Akweny wodne przyciągają nie tylko latem. Zimą jeziora czy stawy zachęcają głównie morsów, ale nie tylko. Amatorzy jazdy na łyżwach czy wędkarze też chcą skorzystać z zamarzniętej tafli. Problem w tym, że nigdy nie wiadomo, jak gruby jest lód. Zwłaszcza teraz, kiedy temperatura rośnie. Jak w takich sytuacjach reagować i w jaki sposób udzielić pomocy tonącym osobom? O tym Karolina Komada. Podejdź jeden krok. Dramatyczne chwile przeżył 9-latek, który stał na zamarzniętym kanale Raduni w Gdańsku. Chwilę wcześniej załamał się pod nim lód. Chłopiec wpadł do wody, ale zdołał się z niej wydostać i przeszedł na zamarzniętą taflę. W tym przypadku pomoc policjantów przyszła na czas. Coraz częściej mamy gdzieś tam zdjęcia bądź informacje z internetu ludzi nieodpowiedzialnych, którzy wchodzą. Najczęściej nie kończy się to tragedią, w sensie wpadnięciem do tej wody, no ale widzimy zdjęcia ludzi na zbiornikach wodnych, nawet z wózkami, z małymi dziećmi. Ludzie to traktują jako rozrywkę, zabawę, no a nie do końca jest to bezpieczne, bo nigdy nie wiemy, jaki ten lód jest głęboki. W momencie, gdy już dojdzie do załamania się tafli lodu, liczy się każda sekunda. Organizm szybko się wychładza, gwałtownie przyspiesza oddech i tętno. Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, musimy reagować szybko. Ważne jest, żeby ta osoba, która już tam wpadła, widziała, że ktoś jest na brzegu, że udziela jej tej pomocy, mówiąc do niego, że służby jak najszybciej, najważniejsze, żeby zadzwonić na 112 i powiadomić służby, że doszło do takiego zdarzenia, znajdować się w pobliżu, bo kiedy my przyjedziemy jako straż pożarna, żebyśmy mogli jak najszybciej dotrzeć do tej osoby. I ta osoba będąca świadkiem będzie mogła łatwo i szybciej nas poinstruować, a będąc na brzegu od razu mówi, co ma robić, jak się ma zachowywać, czyli nie wykonywać gwałtownych ruchów. Służby radzą, żeby samemu nie wchodzić na lód, chyba że wszystko dzieje się blisko brzegu. Kiedy już ktoś wpadnie do wody, powinien zachować spokój i szeroko rozłożyć ręce. Wilgotne i przemoczone ubrania mogą przykleić się do tafli lodu i zabezpieczyć ofiarę przed utonięciem. Ważny jest też strój strażaków, którzy często jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadku. Jest ubranie izolujące nas, nasze ciało przed wodą, bo jest chłodno i zimno. Kamizelka ratunkowa, no bo wiadomo, woda, więc musi ta być wyporność. Kask, który będzie chronił naszą głowę, rękawice też są zabezpieczone, żeby się nie wychładzały, żeby zapewnić mobilność i możliwość poruszania się. Strażak poruszający się po tafli lodu powinien rozkładać ciężar ciała na jak największej powierzchni, żeby zmniejszyć nacisk. W momencie, gdy lód jest gruby, strażacy używają tylko węgorza z liną. Czasami jednak przydają się inne metody. Ta metoda z saniami jest dobra przy, jak jest lód kruchy, jak jest lód niepewny, bo gdy się nie zdążymy dotrzeć do tej poszkodowanej osoby, a już się pod nami załamie lód, to będziemy w stanie na tym pływać, utrzymywać się na powierzchni. Przed nadchodzącymi feriami służby apelują o zachowanie ostrożności. Jazda na prawdziwym lodowisku może co najwyżej skończyć się siniakami. Jazda po jeziorze kalectwem, a nawet śmiercią.